Kawa, bo czemu nie? Słuchasz podcastu poświęconego najpopularniejszemu owocowi na świecie, który towarzyszy nam każdego dnia. Z niego dowiesz się, jaką drogę musi pokonać ziarno kawowca, aby trafić na kawiarniany stolik lub do Twojego ulubionego kubka. Smacznego odbioru życzą Krzysztof Kołacz i palarnia kawy Speciality Hype. Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu Kawa, bo czemu nie? Z tej strony Krzych Kołacz, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się krakowskim festiwalem kawy 2024. Kawa ze mną jest, jak zwykle. Gośćmi dzisiejszego odcinka są zarówno wystawcy, jak i ci, którzy odwiedzili krakowski festiwal kawy, który odbywał się w Krakowie w dniach od 2 do 3 marca 2024 roku, czyli krótko mówiąc ci, dla których kawa jest czymś więcej. Czym dokładnie? Nieraz jest to czysta pasja, niekiedy początek miłości. Czasami próba odnalezienia siebie w historiach innych, którym kawę serwujemy. Każdy ma inną definicję swojego uczucia do tego surowca, do tego owocu, najpopularniejszego owocu na świecie, a ja wziąłem na te targi mikrofon, abyście wy mogli tę historię usłyszeć. Bez zbędnego sprzętu, bez wielkiego studia nagraniowego, szwendałem się uliczkami wypełnionymi zapachem nie tylko kawy, ale także herbaty, słodkości, tego wszystkiego, co dziś tworzy rynek kawy Speciality w Polsce i na świecie. Przede wszystkim jednak alejkami wypełnionymi tymi, dla których kawa jest czymś więcej. To ich, tak po ludzku i bez zbędnych cięć, zapytałem o osobiste historie związane z kawą. Polecam wysłuchać tego odcinka w towarzystwie ulubionej kawy, a na tę od palarni Hype macie nieustannie 10% zniżki w sklepie internetowym Hype z kodem bo czemu nie, pisane razem z małych liter. Zatem smacznego odbioru życzę, zaczynamy! Idąc na ten festiwal, miałem w głowie obraz tego, jak wyglądały moje początki w świecie kawy. Wtedy takie wydarzenia praktycznie nie istniały, a kiedy po raz pierwszy odwiedziłem jeden z festiwali, wiedziałem, że społeczność i miłośnicy kawy są ich całkowicie spragnieni, przynajmniej nad Wisłą. To stwierdzenie przynajmniej nad Wisłą nawet dzisiaj nie jest stwierdzeniem na wyrost. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w Europie tych festiwali wcale nie ma tak wiele, jak mogłoby się wydawać. W Polsce natomiast rozpędziliśmy się i to naprawdę w imponującym tempie. Dla mnie tamten moment był przełomowy. W jednym miejscu mogłem spotkać te same osoby, które mijałem w krakowskich, wrocławskich i warszawskich kawiarniach Speciality gdzieś pomiędzy espresso a kawą parzoną w dripie. Zapytać o ich doświadczenia, złapać inspirację czy zajawkę na to, co trafiło na ich kawowe półki w ostatnim czasie. I tak jest do dziś. Zapytałem więc także uczestników ostatniego krakowskiego festiwalu kawy w miniony weekend, czym dziś w 2024 roku są dla nich takie wydarzenia jak festiwale kawowe. Na pewno, żeby się zaprezentować na światowym, na polskim rynku kawy, a też na europejskim, gdyż mamy otwarte granice i można spróbować kaw z całej Europy i zobaczyć, jak inni to robią. Poznać różne style palenia, tak samo skandynawskie. Festiwale są też po to, żeby poszerzać świadomość konsumentów na temat kawy, gdzie mogą poznać, że kawa to nie tylko jakieś komercyjne kawy, które można kupić w Biedronce, w Lidlu czy gdziekolwiek, tylko są też mali producenci, których warto wspierać. Spróbować czegoś nowego, odkryć nowe marki, poznać jakieś nowe mieszanki, nowe metody parzenia też, tworzenia tych ziaren. Jak to było, że odkryliście w ogóle, że jest coś więcej niż nowe ciekawa w markecie? Głównie social media, internet, Aeropress, kawiarka. No, kawiarka. Myślimy jeszcze nad przelewem. Ja to przyszłam z wielką torbą, żeby odkupić się w kilogramy kawy na zapas i może trochę pomrozić. I żeby popróbować czegoś nowego i może poznać jakieś kawki, nowe palarnie. Nowe palarnie, dokładnie. Z festiwalami na pewno jest trochę lepiej. Zrobiła się kawa Speciality bardziej popularna. W Krakowie od zawsze było sporo kawiarni Speciality, mam wrażenie, ale właśnie ostatnio na przykład w Hucie się otworzyła i co jest dosyć sporym rozwojem, bo jednak więcej rejonów niż centrum zaczęło obejmować te kawiarnie i to jest super. No ja też jestem dużo bardziej świadomym konsumentem. Dużo informacji nowych się pojawiło, więcej cuppingów jest, na których można się mega dużo dowiedzieć, więc wydaje mi się, że taka ogólna świadomość się mocno poszerzyła przez te wszystkie eventy, no i też blogi, internet.
No i decafy. W sensie ostatnio jest dużo prościej kupić dobrego decafa. W sensie, bo decaf może być dobry, co jest super. Także wystawcy, a w szczególności palarnie kawy, mają swoją indywidualną perspektywę i motywację, która napędza ich do spędzania niekiedy kilkunastu godzin w trasie z drugiego końca Polski, aby dojechać na takie wydarzenia jak to. Widzę ogromną zmianę na przestrzeni ostatnich kilku lat. Kiedyś ludzie bardzo dużo pytań mieli takich podstawowych o kawę i my jako osoby specjaliści na targach czuliśmy się odpowiedzialni, żeby zapraszać ich do tego świata i odpowiadać im na te pytania. Teraz ludzie przychodzą i mają ogromną wiedzę. To jest super zmiana z mojej perspektywy, dlatego że ci ludzie bardzo rozwinęli się przez ten czas. Co zaobserwowałam tutaj, to bardzo dużo młodych ludzi, co mnie bardzo cieszy, że ten świat otwiera się właśnie na młodych. To oni tutaj poszukują i to oni będą później rozwijać ten rynek, więc to jest bardzo ciekawe z mojej perspektywy. Osobiście pracując w kawiarni widzę, że coraz więcej ludzi świadomie pije tę kawę i chce wiedzieć coraz więcej i więcej o tej kawie. I mnie jako baristy i też roastera bardzo mnie to cieszy. I myślę, że festiwale kawy powinny częściej gościć na polskim rynku wystawowym. No, jesteśmy tutaj w tych wspaniałych okolicznościach przyrody w Krakowie. Na festiwalu kawy jest cudowna atmosfera. No i serwujemy przede wszystkim ciekawe kawy. Na przykład mamy kawkę z Chin, mamy fajną odmianę sidra, która jest bardzo ziołowa, taka to jest kawa competition. No i spędzałem miło czas, bijemy piąteczki, także no, bardzo fajny festiwal. Kawiarnie też poszukują na przykład właśnie już nowych ziaren, jakichś nowych źródeł, żeby się wyróżnić, więc no poza tym jakieś tam zapoznanie się z branżą też, no jest wiele, wiele powodów, dlaczego warto przyjechać na festiwal. Ja myślę, żeby się poznać. My przyszliśmy tutaj, żeby się przedstawić w końcu miastu, z którego jesteśmy. Mieliśmy taką niebywałą okazję, że na ten kolejny, na naszą nową ofertę kawową możemy się pokazać, no bo na co dzień no gdzieś nas tam nie ma, no, my jesteśmy jeszcze w kawiarni, nie każdy ma taką okazję, żeby poznać swoich klientów. Tak. Albo z zagranicy, gdy tam podobnych wydarzeń jeszcze się nie organizuje. We're visiting like it's our third festival in Poland. Mm-hmm. To nasz trzeci festiwal w Polsce. Uważam, że Polska jest świetnym rynkiem dla kawy speciality, ponieważ my nie mamy takiego na Słowacji. Nasz jest o wiele mniejszy, więc przyjeżdżamy często właśnie do Was. Kawa ma łączyć, a nie dzielić ludzi, jak powiedział mi jeden z moich rozmówców. Czasami to dosłownie historie par i małżeństw zakochanych w kawie po uszy. Nie tylko o poranku. Tych, dla których stała się ona wspólnym biznesem, pasją i miłością właśnie. Dosłownie. Tak, czyli zaczęliśmy w sumie jako kawiarnia 2 lata temu, Smacznej Kawusi. Ja wspólnie Gabi otworzyliśmy tą kawiarnię. No i trochę przepadliśmy w tym świecie do tego stopnia, że pewnego dnia wybraliśmy się do Kolumbii na farmę. Spędziliśmy tam 2 tygodnie, troszkę zebraliśmy zielonego ziarna. Przez przypadek przywieźliśmy ze sobą 0,5 tony tej zielonej kawy. A jako, że mieliśmy tylko kawiarnię, no to trzeba było coś z tym zrobić. No i tak spotkaliśmy chłopaków z Crack Coffee. Miłość kwitnie do dzisiaj, jak widać, tak, dzisiaj tak, już działamy. Zaczęliśmy współpracę w sumie parę miesięcy temu, ale tak dobrze nam się współpracowało nie tylko z ich kawą, ale z innymi tematami, że sprawdziliśmy, jak się nam współpracuje razem i uznaliśmy któregoś dnia się połączyć i nastąpiło to w miarę niedawno, więc teraz Crack Coffee to jest palarnia i kawiarnia. Czy wy jesteście jakąś parą albo małżeństwem albo czymś? My jesteśmy parą. Wspaniale, to lubię takie bardzo historie. Powiedzcie mi, bo jak rozumiem, najpierw otworzyliście lokal. Jak to jest dzisiaj otwierać kawiarnię, kiedy na rynku wydaje się, że jest ich już tyle, że w sumie to na każdym rogu? Według mnie mega ciężki temat. Znaliśmy fajnych ludzi na początku naszej drogi, którzy nam pokazali tak naprawdę co jest kawa speciality i dzięki temu mogliśmy to poznać, wejść w ten świat i tak naprawdę go teraz się uczymy, zgłębiamy i po kolei przechodzimy kolejne procesy. No wiesz, otworzenie kawiarni to jest jedno, ale właśnie tutaj pojechanie na plantację, zebranie tego zielonego ziarna, przeprocesowanie go, wypalenie, no to jest zupełnie inna rzecz. I myślę, że to jest bardzo ciężkie otworzyć samą kawiarnię jako. Ja jestem związana z gastro od 10 lat. Ja korpo. No to dobra, to zapytam tego od korpo. Jak to jest już teraz nie mieć biurka, tylko mieć ladę i mieć klienta każdego dnia innego, z inną historią i z inną emocją przed tobą?
bardzo fajny przełącznik, to znaczy totalnie biurka nie porzuciłem, dalej troszkę biurko występuje. Natomiast no, na pewno mega ciekawe przeżycie, zupełnie nowe doświadczenie i ja totalnie przepadłem. Ja to od zawsze po tej stronie długiej lady, że tak powiem, ale to, no, to się kocha. No co, no pojechałem szukać kawy do Rwandy i tak się złożyło, że wróciłem z żoną i z młodszym podopiecznym, 8-latkiem, który już no, 2 lata mieszka w Polsce, chodzi do szkoły, mówi po polsku. Jestem przy palarni Nomen, która na krakowskim festiwalu kawy jest określana również przez innych wystawców jako taka no, mała gwiazda, perełka. Czym wy się tak wyróżniacie, oprócz tego, że identyfikacja jest, przypomina po prostu bardzo minimalistyczną markę, bliską takim brandom jak powiedzmy Apple czy nie wiem, The Minimalist? Sami jesteśmy zdziwieni tym, że wszyscy mówią o Nomenie, ale jest nam bardzo miło z tego powodu. Jesteśmy nową palarnią, otworzyliśmy się w sierpniu tamtego roku w Nowym Sączu. 100 km od Krakowa. Chcieliśmy stworzyć w Nowym Sączu miejsce przyjazne kawie speciality. I dlatego stworzyliśmy własną palarnię kawy i własną kawiarnię. A że jesteśmy zapaleńcami w stosunku do kawy wysokiej jakości, sami to kochamy, brakowało nam takiego miejsca, więc postanowiliśmy stworzyć taki projekt. Przede wszystkim rynek chcemy zdobyć dwoma rzeczami. Pierwszą, bardzo wysokiej jakości kawą, którą serwujemy u nas i którą palimy we własnej kawiarni. I drugą rzeczą, czego osobom w Nowym Sączu brakuje, jakością wystroju, czystością i tym podejściem pozytywnym do klienta. Ja sam jestem w kawie stosunkowo krótko, bo może raptem 3 lata. Osoba, która jest menadżerem kawiarni i naszym head roasterem, tą kawą zajmuje się dłużej. To jest nasza koleżanka Katarzyna Mikler. Ona jest naszą head roasterką w palarni Nomen i to doświadczenie nabywała też w innych palarniach kawy, w których pracowała. Zapraszamy na Aleję Wolności 11. Festiwale kawy pełne są nie tylko kawy. Na takich wydarzeniach można coraz częściej spotkać pyszne jedzenie, które wydaje się być nierozerwalnym spoiwem świata ludzi ze światem kawy. Wydaje mi się, że do kawy najlepiej jest zjeść coś słodkiego, coś dobrego i niekoniecznie trzeba słodzić kawę, żeby nie była gorzka. My tutaj do kawy najczęściej wybieramy jednak baklawę. To jest turecki przysmak. Też znamy kawę po turecku. Turcy słodzą kawę. Myślę, że dla nas to już byłoby za dużo. Baklawa to jest bardzo słodki turecki deser. Ma dużo cukru, ale za to nie ma żadnych innych konserwantów. I tak naprawdę jest to bardzo zdrowa słodycz, bo zawiera dużo orzechów, dużo migdałów. Taka najbardziej klasyczna to na przykład z pistacjami albo z orzechami włoskimi. Ale mamy też taką baklawę, która świetnie się wpisuje w ten festiwal kawy, bo mamy naszą autorską baklawę mokka, migdały, syrop kawowy i rum. Ludzie znają najczęściej coś takiego jak chałwa jeszcze z czasów dzieciństwa. Dużo młodych ludzi już wie, co to jest chałwa, ale jeszcze wracając, zaskoczycie, my sprowadzamy chałwę bezpośrednio od tureckiego producenta, to jest taka turecka manufaktura i ta chałwa zawiera ponad 63% sezamu i też nie ma żadnych sztucznych dodatków, tylko tutaj cukier jest jedynym konserwantem. Taka chałwa, którą możemy znaleźć na polskim rynku w sklepie, ma zawartość maksimum 30%. Coraz częściej zwracamy też uwagę na to, z czego tę kawę pijemy, czyli na swój ulubiony kubek. Albo filiżankę, albo coś więcej. Tak, z czegoś ładnego, z czegoś zrobionego ręcznie, bo to, z czego pijemy, ma takie duże psychofizyczne oddziaływanie na to, jak ta kawa smakuje. To jest taka alchemia. Lepiej się zawsze piło kawę z ładnych filiżanek, tych, co miały babcie, cieniutkiej porcelanki, wyciągało się na niedzielę specjalnie, żeby to się nie trzaskało. Ja uważam, że takich dobrych naczyń, fajnych, ciekawych trzeba używać na co dzień, bo codziennie trzeba sobie sprawiać przyjemność, a nie tylko od święta. Czy ty pamiętasz jeszcze te takie cienkie szklanki z koszyczkiem? Pamiętam te szklanki z koszyczkiem i warto też od czasu do czasu sobie to uczucie przypomnieć, bo to są uczucia, które przywołujemy, a nie tylko sam fakt, jeśli nam się to źle kojarzy. Ale zawsze to jest jakieś skojarzenie, które przywołuje jakieś emocje. Z mojej obserwacji osoby, które rzeczywiście interesują się kawą, kupują czarki, czyli bez ucha. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kawą i dowiadują się na temat różnych jej smaków i sposobów parzenia,
kupują ładne filiżanki, dużo filiżanek takich ładnych na prezent, to są droższe, no to jest wszystko ręcznie zrobione, malowane złotem, więc one są droższe, więc to są takie prezentowe filiżanki, można powiedzieć brzydko, że dla laików, a bariści kupują czarki, tak, interesują się też dripami i są też w planach inne takie specjalne naczynia do kawy, jak serwery, które też zaczynam robić, french pressy ceramiczne i serwery do espresso. Także ten rynek jest dosyć fajny, szeroki i też dużo się można tutaj dowiedzieć i fajnie, jak się można specjalizować i wspierać coś też ciekawego. Podczas rozmów z właścicielami różnych palarni z całej Polski i Europy kilka razy trafiłem na ziarna z tych regionów świata, z których jeszcze kilka lat temu nikt zielonego ziarna nie sprowadzał ani go nie wypalał. Chiny, Indonezja, Nepal to tylko niektóre z nich. A co z konsumentem? Jak reaguje na tego typu ziarna? A może na festiwalach to właśnie ich szukamy? Czegoś innego niż Kenia, Etiopia czy Brazylia? Dzisiaj mamy ze sobą kawę z Panamy i z Nepalu. Nepal to też jest nowy kierunek kawowy. Pojechaliśmy do Nepalu i wybraliśmy kawę bezpośrednio na plantacji i kupiliśmy. Jesteśmy na pewno pierwszą palarnią kawy, która ma Nepal w jakości speciality w ofercie w Polsce. Przez ostatnie miesiące było dużo zapytań też na przykład do kawy z Indonezji. I to jest taki temat, który teraz jest modny. Myślę, że nowe kierunki, tak samo jak eksperymentalne obróbki, to będą trendy na najbliższe miesiące w speciality. Znaczy tak, no już się pojawiłem, na przykład widziałem kawę do kupienia z Madagaskaru, na przykład to w ogóle egzotyka. Filipiny. Sądzę, że tak, że będzie się coraz więcej pojawiać, natomiast najważniejsze to, żeby to nie było tylko egzotyczne, tylko też jakościowe, więc akurat Chiny tutaj bardzo, bardzo szybko gonią, jak ze wszystkim chcą się pokazać, że potrafią, więc jakieś sortery optyczne czy coś takiego tam już to jest, więc sądzę, że ta jakość akurat w Chinach to bardzo szybko idzie do przodu. Nie mam takiej obserwacji, ale ludzie są bardzo świadomi tego, co lubią pić. Wczoraj taka ciekawostka, przyszedł chłopak, który miał rozrysowane koło smaków z konkretnie zaznaczonymi nutami. Co ty mówisz? Tak. Szukał konkretnych nut smakowych w kawie. To było bardzo ciekawe. To jest fajne, że ludzie wiedzą, czego chcą i szukają konkretnych smaków, pochodzenia konkretnego, a my możemy im to oferować. Ja myślę, że na rynku już jest tyle kaw z Ameryki Południowej i Afryki, że ludzie zaczynają szukać nowych smaków. I ja sam ostatnio, nie dalej niż miesiąc temu, zamówiłem kilka kaw z różnych palarni właśnie z Chin, właśnie z okolic południowej Azji i na przykład mieszanka z Chin bardzo mi smakowała. Na wydarzeniach takich jak festiwale kawowe nie brakuje domowych baristów, którzy mają absolutnego bzika na punkcie kawy. A niektórzy z nich, jak się okazało, dziś w 2024 roku są nawet nie tyle domowymi baristami, co domowymi roasterami i sami wypalają kawę. Osobiście sam też wypalam kawę w domu. To jest półprofesjonalny piec, Alio Bullet, on tam ma zasyp do 800 gramów, tak. Tak, rzeczywiście producent twierdzi, że kilogram, ale to nigdy nie są. Takie przy zasypie kilograma nie moglibyśmy osiągnąć takich fajnych parametrów, które byśmy chcieli, więc tak realnie tam powiedzmy do 800 gramów można sobie wypalić. Może też poprawił się troszeczkę poziom życia ludzi, mają troszeczkę więcej pieniędzy, dzięki temu mogą swoje hobby wrzucić na jakiś fajniejszy poziom. No i też są dopiero teraz takie rozwiązania, oprogramowanie, które umożliwia w sposób łatwy właśnie wypalanie kawy. Myślę, że kiedyś nie było takich rozwiązań, szczególnie takich pieców domowych, chociażby właśnie na indukcję. Te wszystkie większe piece, prawda, są gazowe zazwyczaj, a znowu takie inne rozwiązania na mniejszej ilości kawy, napalniki też nie wydają się tak na dobrą sprawę kontrolować tak fajnie tych parametrów, więc to by było takie wypalanie plus minus na oko. Dziś zawód baristy w Polsce przestaje być czymś, co traktujemy jako pracę dla studenta, a staje się dla niektórych wręcz celem i marzeniem na całe życie. Moim marzeniem jest właśnie otworzenie swojej kawiarni i bardzo bym chciała jakieś kursy baristyczne. W sumie odkąd byłam mała, to zawsze chciałam takie coś otworzyć, tylko dawniej myślałam, że to będzie piekarnia, ale teraz... I to chyba najpiękniejsza puenta, jaką można sobie wyobrazić. Dla całego rynku kawy speciality nad Wisłą i nie tylko. Po prostu dla nas, miłośników kawy. Słuchajcie, moi drodzy, te dwa dni krakowskiego święta kawy były wypełnione nie tylko świetnymi ziarnami czy smakami, ale przede wszystkim ludźmi.
Jestem przekonany, że to ich indywidualne historie, których moc niekiedy jest o wiele mocniejsza niż podwójne espresso, będą tym spoiwem, które sprawi, że festiwali kawowych nad Wisłą będzie jeszcze więcej. Czy zostaniemy liderem Europy pod tym względem? Myślę, że w wielu przypadkach już nim jesteśmy. A jak będzie w Kopenhadze podczas tegorocznego Międzynarodowego Święta Kawoszy, czyli World of Coffee 2024? Tego jeszcze nie wiemy, ale będę tam z mikrofonem, abyście mogli przekonać się sami, wspólnie ze mną. To już końcem czerwca, tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był smaczny. I mam do Was prośbę. Ponad 20% z Was, drodzy słuchacze, jeszcze nie obserwuje na stałe tego podcastu. Jednocześnie dajecie znać, że go lubicie, więc skoro tak jest, to proszę wciśnijcie odpowiedni przycisk w aplikacjach, w których słuchacie tego podcastu lub zasubskrybujcie go na YouTubie. Dzięki temu nic Wam nie umknie, a mnie pozwoli to walczyć z algorytmami platform streamingowych. W kolejnym odcinku opowiem Wam o moim kawowym setupie, ulubionych metodach parzenia kawy i tym, od czego najlepiej tę przygodę zacząć dzisiaj. Do następnego razu, trzymajcie się!